podejście zaliczone. Przechodzimy do podejść drugich. Jakubowski Bartłomiej, Zagłębie w Wałbrzych. A do 66 przygotuje się Nowak Bartosz, Okęcie, Warszawa. Podejście zaliczone. 66. Zakładamy na sztangę. Nowak Bartosz, Okęcie, Warszawa. Podejście drugie. A do podejścia trzeciego na tym ciężarze przygotuje się Jakubowski Bartłomiej. Do 70 przygotuje się Kunowski Dominik, WLKS Siedlce. Podejście zaliczone. Panie trenerze, podajemy w kuluarach. 67. 70 panowie zakładamy na sztangę, ponieważ tu pan trener sygnalizował progresję o 4 kg większą. 70 kg. Kunowski Dominik, WLKS Siedlce, podejście pierwsze, a przygotuje się Kruza Wojciech. Podejście zaliczone. Kruza Wojciech, start Grudziądz. Podejście drugie, a przygotuje się do podejścia trzeciego Jakubowski Bartłomiej. Podejście niezaliczone. Przechodzimy do podejść trzecich. Jakubowski Bartłomiej, start Wałbrzych, a przygotuje się Nowak Bartosz. Podejście zaliczone. I takim rezultatem Jakubowski kończy rwanie. Nowak Bartosz, Okęcie, Warszawa, podejście trzecie, a przygotuje się Kruza Wojciech. Zmiana.
podchodzi Kruza Wojciech Star. Start Grudziądz, a do 71 przygotuje się Nowak Bartosz. Podejście zaliczone. 71. Zakładamy na sztangę. Nowak Bartosz, Okęcie Warszawa. Podejście trzecie. Do 75 przygotuje się Kunowski Dominik, WLKS Siedlce. Podejście niezaliczone. 75 kg zakładamy na sztangę. Kunowski Dominik, WLKS Siedlce. Podejście drugie. Do 80 kg przygotuje się Ciuła Emil, talent Wrocław. Nowak Bartosz uzyskał w rwaniu 66 kg. Podejście zaliczone. No to 76. Zakładamy na sztangę. 2 minuty czasu. Dominik Kunowski, WLKS Siedlce. Podejście trzecie. Zmiana 80 kg, zakładamy na sztangę. Ciula Emil, talent Wrocław, podejście pierwsze. Ciula Emil. I przypomoście pan Zbigniew Krzyśkow. On jest znakomity zawodnik. Obecnie trener. Przygotuje się Kunowski. Podejście zaliczone. Ciężar pozostaje ten sam. Kunowski, Dominik, WLKS Siedlce, podejście trzecie i pan Dawid Fertykowski przy pomoście. Do 81 przygotuje się Ciuła Emil.
podejście zaliczone i takim rezultatem Kunowski kończy rwanie. 81 zakładamy na sztangę. 85 panowie. Ciuła podwyższył. 85. Ciuła Emil, talent Wrocław, podejście drugie. Podejście niezaliczone, 2 minuty czasu, Ciuła Emil, talent Wrocław, podejście trzecie. I decyzją jury nie ma przerwy między rwaniem a podrzutem, a więc od razu po rwaniu rozpoczniemy podrzut. Pan Zbigniew Krzyśków i pan Leszek Raburski, duet trenerski talentu Wrocław. Ciuła Emil, podejście trzecie. Do 95 przygotuje się Cizio Krzysztof. Podejście zaliczone. 95 kg zakładamy na sztangę. Ciuła Emil uzyskał w rwaniu 85 kg. Ciężar sztangi 95 kg, Cizio Krzysztof, Grochów, Warszawa, podejście pierwsze. Podejście zaliczone. To przypisał 5 więcej. Dziękuję ci, Krzysiek. 100 kg panowie zakładamy na sztangę. Ciężar sztangi 100 kg, Cizio Krzysztof, Grochów, Warszawa, podejście drugie. Do 105 przygotuje się Augustynia Krystian, Nida, Nidzica.
podejście niezaliczone. Ponownie 2 minuty i Cizio Krzysztof, Grochów, Warszawa, podejście trzecie. Do 105 przygotowuje się Augustynia Krystian, Nida Nidzica. Zmiana 103 kg. Panowie, zakładamy na sztangę. Cizio Krzysztof, Grochów, Warszawa, podejście trzecie. Do 105 przygotowuje się Augustyniak Krystian, Nida Nidzica. Podejście zaliczone i należą się brawa za tak znakomitą walkę Krzyśkowi. 105. Zakładamy na sztangę. Augustyniak Krystian, Nida Nidzica, podejście pierwsze. I przy pomoście pan Marek Nachtigal, trener Nidy Nidzica. Podejście zaliczone. No to 106 przepisowe, 2 minuty czasu. Augustynia Krystian, podejście drugie. To 112, panowie, proszę założyć na sztangę. Augustynia Krystian, Nida Nidzica, podejście drugie. Prosimy, prosimy. Czas 2 minuty, na pewno będzie, panie trenerze, ale jakaś drobna awaria
z zegara. No i właśnie, teraz już wszystko w porządku. Na tym tylko zyskał zawodnik. Do 115 przygotuje się Wójtowicz Szymon Agros z Zamości. Podejście zaliczone. No to 113, zakładamy na sztangę i ponownie 2 minuty i Augustyniak Krystian Nida Niedzica. Zmiana 115, panowie, zakładamy na sztangę. Wójtowicz Szymon Agros, Zamość, podejście. Pierwsze, ale następna zmiana 116, proszę założyć. Augustyniak Krystian, Nida Niedzica, podejście trzecie. Do 118 przygotuje się Wójtowicz Szymon Agros Zamość. Augustyniak Krystian to brązowy medalista z roku ubiegłego do lat 17, to aktualny mistrz Polski LZS. Atak na rekord życiowy w rwaniu, aż o 6 kg.
podejście zaliczone, 3 udane podejścia, gratuluję. 118 zakładamy na sztangę. Wójtowicz Szymon, Agros, Zamość, podejście pierwsze. I pan Andrzej Gaweł przy pomoście. Do 122 przygotuje się kawa Szymon. Podejście zaliczone. No to 119, 2 minuty czasu, Szymon Wójtowicz, Agros, Zamość, podejście drugie. Zmiana 122 kg zakładamy na sztangę. Kawa Szymon, budowlanie Nowy Tomyśl, podejście pierwsze. I pan Marcin Lampę przy pomoście. Do 123 przygotuje się Wójtowicz Szymon. Podejście zaliczone. 123 zakładamy na sztangę. Wójtowicz Szymon, Agros, Zamość, podejście drugie. Podejście zaliczone. To 124 zakładamy na sztangę. Wójtowicz Szymon, Agros, Zamość, podejście trzecie. Zmiana 127 zakładamy na sztangę. Kawa Szymon, budowlani Nowy Tomyśl, podejście drugie. Kawa Szymon to ubiegłoroczny wicemistrz Polski do lat 17. Wicemistrz Polski LZS. Podejście zaliczone i Wójtowicz Szymon, Agros, Zamość, podejście trzecie. Kolejny atak na kolejny rekord życiowy w wyrwaniu.
Do 128 przygotuje się kawa Szymon, budowlani Nowy Tomyśl. Podejście zaliczone. 132 zakładamy na sztangę, panowie. Kawa Szymon, budowlani Nowy Tomyśl. Podejście trzecie. Do 133 przygotuje się Łoziński Bartosz. Podejście zaliczone. Kolejny zawodnik zalicza 3 podejścia. 133 kg zakładamy na sztangę, a Kawa Szymon 132 kg uzyskał w rwaniu. Łoziński Bartosz, AKS Myśliborz i pan Ryszard Nasiłowski przy Pomorzu. Podejście zaliczone. Tak dźwiga ubiegłoroczny brązowy medalista Mistrzostw Europy Juniorów do lat 17. Szósty zawodnik tegorocznych Mistrzostw Świata. Proszę założyć na sztangę. 2 minuty czasu. Łoziński Bartosz, AKS Myśliborz. Podejście trzecie. Rekord życiowy Bartka w rwaniu to 153 kg. Właśnie ten rezultat uzyskał w tym roku na Mistrzostwach Świata Juniorów. Do 70 kg w podrzucie rozgrzewa się Jakubowski Bartłomiej, Zagłębie Wałbrzy. Podejście zaliczone. Kwestia tylko jakie kolejne. 141, panowie. Pomożemy panu trenerowi myśleć. 141, 2 minuty czasu. Łoziński Bartosz, AKS Myśliborz. Podejście trzecie. To 47 zakładamy na sztangę.
Bartosz Łoziński, AKS Myślibórz, podejście trzecie. Bartek jest znakomitym sportowcem, ale i bardzo uczciwym człowiekiem. Dziś znalazł komórkę, przyniósł do jury, oddaliśmy jednej z zawodniczek i Bartek nawet nagrody żadnej nie chciał. Łoziński Bartosz, AKS Myśliwórz, podejście trzecie, znakomity sportowiec, dżentelmen. Może jakieś prawka delikatne dla Bartka. Dziękuję bardzo Państwu. Podejście niezaliczone, ale i tak brawa za wspaniałą walkę. 70 kg zakładamy na sztangę.